Ucie, oporzeń się z nim. Hugh Grant, Colin Firth, Renée Zellweger, Bridget Jones, w pogoni za rozumem. Jutro o 21.50 w TVN. X-Factor powraca. Byliśmy już w Gdańsku. Przesłuchaliśmy setki osób we Wrocławiu. Mimo panującego chłodu, atmosfera była naprawdę gorąca. Każdy z uczestników zapewniał, że to właśnie on ma Faktor X. Jestem tutaj, żeby nadać swojemu życiu trochę kolorytu. Jedni mają więcej szczęścia, drudzy mniej. Myślę, że nie ma takiego głosu drugiego. Jesteśmy zdeterminowane. No, przyszłyśmy tutaj po to, żeby coś osiągnąć. Dokładnie. Nie będę dyskutowała. Jury ma swoją tutaj misję do spełnienia i to przyjmuję z pokorą. Warto próbować, tak mi się wydaje, więc to jest to, co chciałbym powiedzieć reszcie osób. Doda musi mieć następczynię, nie? Godną. No to jestem. Kiedy śpiewam, tak naprawdę przekazuję też cząstkę siebie. Chcę śpiewać. A jak chcę śpiewać, to chcę się pokazać. Czyli takie programy, wypisz, wymaluj, dla Zbycha. Chyba wszystko już zostało powiedziane. Uwaga! To ostatnia szansa, by dostać się do programu X-Factor. Jeżeli muzyka jest twoją pasją i masz w sobie Faktor X, musisz przyjechać właśnie do nas. Czekamy na wszystkich chętnych 17 grudnia w Warszawie. Do zobaczenia! Do wszystkich tych, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ja tutaj teraz siedzę na tym tle. Jestem dowodem na to, że możecie. Także powodzenia. Prawdziwi artyści, wyjątkowe gwiazdy, zobaczyły sens pomagania innym w kalendarzu dżentelmeni, by pokazać góry i morze dzieciom, które nigdy ich nie widziały, by dać im nowe buty. Zobacz i ty płytę Muzyka z serca w Empiku. Zobacz i ty kalendarz naścienny z płytą w drogeriach Rossmann. Zobacz i ty kalendarz artystyczny na każdy dzień pełen gwiazd w sklepach CCC. Dostrzeżesz, pomożesz innym, a sobie i bliskim sprawisz przyjemność. Czy wiesz, gdzie trafia pedigree, które właśnie zjadł Bruno?